Propozycja, która została potocznie nazwana babciowym, dotyczy wsparcia młodych ludzi w wychowaniu dzieci, a przede wszystkim matek, młodych matek, które chcą wracać po urodzeniu dziecka do pracy. Ta propozycja będzie dotyczyła tych mam, które będą chciały po urodzeniu już pierwszego dziecka, ale również każdego kolejnego, wrócić po urlopie rodzicielskim do pracy. Będzie to propozycja, która będzie obowiązywała od powrotu matki do pracy do 36 miesiąca życia dziecka, czyli wtedy, kiedy trzylatki idą do przedszkola, w wysokości 1500 zł. I ktoś może powiedzieć, że to jest kolejna propozycja populistyczna, dążąca do rozdawnictwa. Otóż nie. Tak naprawdę to jest to samofinansująca się propozycja, dlatego że 1500 zł dostanie mama, która będzie mogła spożytkować to na nianie, może podzielić się z babcią bądź z dziadkiem, może też opłacić żłobek. Natomiast mama, która wraca do pracy i nawet gdyby miała otrzymać tylko minimalne wynagrodzenie, to składki i te obciążenia podatkowe, które ona wpłaca z racji tego najniższego wynagrodzenia, przekraczają 1500 zł. W 2007 roku w Polsce były 503 instytucje, które zapewniały opiekę dzieciom do lat 3, w tym 373 żłobki i 130 oddziałów żłobkowych przy przedszkolach. Natomiast w 2015 roku funkcjonowały już 2322 instytucje. Było 503, mamy 2322 instytucje, w tym 1874 żłobki, 387 klubów dziecięcych i 61 oddziałów żłobkowych. Łącznie placówki te zapewniały miejsca dla prawie 81 tysięcy maluchów. To jest ważne, proszę Państwa, bo chociażby kwestia urlopu dla rodziców wydłużonego, urlop tacierzyński, tak? Urlop ojcowski od 2010 roku, który wprowadzaliśmy. Ten rozwój żłobków. Poza tym ułatwienie dostępu do edukacji przedszkolnej, chociażby właśnie słynny program Przedszkole za złotówkę. Roczny kapitał rodzicielski jest dopiero od drugiego dziecka. A co z pierwszym dzieckiem? Tu jest kompleksowe rozwiązanie. Rozwiązanie, które ma spowodować, że kobiety uzyskają ogromną szansę. Z jednej strony rodzina może się powiększać, z kolei kobieta nie musi rezygnować ze swojej aktywności zawodowej, może wrócić do pracy, kontynuować swoje zainteresowania, kontynuować zarabianie pieniędzy po prostu.